Żywe Muzeum Ceramiki Bolesławiec otworzyło się w Bytomiu. To trzecie takie miejsce po Bolesławcu i Lublinie, w którym będzie można nie tylko zobaczyć, jak powstają oryginalne naczynia, ale także samemu je wykonać i ozdobić podczas warsztatów. Karolina Komada. Manufaktura Bolesławiec otworzyła swoją siedzibę w Bytomiu. Powód: powiązanie wydobywanych surowców zarówno w Bolesławcu, jak i na Śląsku. Śląsk jest znany z wydobycia węgla, czyli też to, co są kopaniny, a my korzystamy również z kopalin, to są gliny, piaski szklarskie, więc skład surowcowy z Dolnego Śląska również w pewnym sensie poprzez ewolucję naszej ziemi również zasila państwa śląskie tereny, więc ja uważam, że wspólnie, korzystając z zasobów mineralnych, które obdarzyła nas natura, możemy wykorzystać ten fakt i promować rękodzieło w postaci ceramiki bolesławieckiej. A charakteryzuje się ona metodą stempelkową i właśnie ta metoda będzie używana podczas warsztatów w Żywym Muzeum Ceramiki. Nad uczestnikami będą czuwać instruktorzy, a do ich dyspozycji będą gotowe wzory i specjalne farby. Ktoś, kto przychodzi, może sobie wziąć na przykład na wzór gotowy przedmiot i sobie próbować go odwzorować, ale najfajniejszą zabawą jest to, jeżeli ktoś wymyśli swój wzór i sobie go wykona na przedmiocie, który wybierze. A to wybrania są talerzyki, kubki, miseczki i potem to zostaje u nas już w fabryce szkliwione, wypalane i trafia do osoby, która ten przedmiot wykonała. W Żywym Muzeum Ceramiki będzie można zorganizować różnorakie zajęcia dla osób w każdym wieku. Warsztaty są wspierane przez malarzy, a nawet sportowców, którzy widzą ich pozytywny wpływ na rozwój młodych ludzi. Musimy tworzyć warunki, które właśnie będą robić tą integrację właśnie społeczną, żeby nauczyli się ze sobą w normalny sposób rozmawiać, bo dzieciaki mają problem teraz tak naprawdę z taką komunikacją bezpośrednią, a przy zajęciach czy artystycznych, czy sportowych, to jest jakby już inny rodzaj komunikacji i dla nich jest to naprawdę coś bardzo rozwojowego. Na zainteresowanych bolesławską ceramiką czeka też stoisko, w którym będzie można ją zamówić.